Rozdział 30. W jakie bezwstydne przyjemności opływać pragną ci, co narzekają na czasy chrześcijańskie? Gdyby ów wasz starożytny ofiarnik, Nazyka Scypion, żył dotąd, ów Nazyka, którego to podczas straszliwej wojny punickiej, gdy poszukiwano najlepszego człowieka do sprowadzenia frygijskich świętości, senat jednomyślnie wybrał do tego celu, a któremu byście wy może w oczy dziś spojrzeć nie śmieli, on by pohamował w tej bezczelności waszej. Bo czemuż to, przygnębieni przeciwnościami, narzekacie na czasy chrześcijańskie, jak nie dlatego, iż pragniecie, żeby nikt nie krępował rozwiązłości waszej, która by, pozbywszy się wszelkich przeszkód, używała swobodnie rozpusty wszelkiej, bo nie dlatego pokój mieć pożądacie i dostatki w obfitości, byście tych dóbr uczciwie zażywali, a więc skromnie, trzeźwo, z umiarkowaniem i bogobojnością, lecz dlatego, iż byście bez końca coraz to nowych rozkoszy w chorobliwym swym wyuzdaniu szukali i żeby tym sposobem nastąpiło owo zepsucie obyczajów, co gorsze jest od najsroższych nieprzyjaciół. Ów to właśnie Scypion, arcyofiarnik wasz, ów zdaniem całego senatu mąż najlepszy, z obawy, aby to nieszczęście na was nie przyszło, nie chciał zburzenia ówczesnej współzawodniczki Rzymu, Kartaginy, i sprzeciwiał się Katonowi, dowodzącemu potrzeby zburzenia tego miasta. Lękał się bowiem, iż bezpieczeństwo wrogiem będzie dusz słabych. Gdy natomiast ciągła z konieczności obawa najlepszym wychowawcom niedorosłych jeszcze niejako obywateli. I nie okazało się mylnym przewidywanie jego. Rzeczywistość dowiodła słuszności jego zdania, albowiem po zburzeniu Kartaginy, a tym samym po usunięciu i zniszczeniu wiecznej trwogi wiszącej nad państwem rzymskim, powodzenie zrodziło tyle nieszczęść strasznych, jedno po drugim następujących, że po skażeniu i starganiu zgody w społeczeństwie naprzód okrutne i krwawe rozkosze, a wkrótce potem ze zbiegu różnych niepomyślnych przyczyn wojny, nawet domowe, tyle zrodziły klęsk, tyle krwi i przelewu. I taka stąd rozszalała się żądza wywoływań z ojczyzny i upiestw, że ci sami Rzymianie, którzy niewinne jeszcze mając obyczaje, lękali się klęski od nieprzyjaciół zewnętrznych, teraz, utraciwszy niewinność życia, gorsze ponosili klęski z rąk własnych współobywateli. I owa żądza panowania spośród innych wad ludzkich, tak wybitnie właściwa całemu narodowi rzymskiemu, zadowoliwszy kilka zaledwie jednostek, co się nad innych wybić zdołały, resztę narodu zgnębionego i znużonego przygniotła srogim niewoli jarzmem.